Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, bo ale to nie, dla bo to nas. Miał być najmniej oglądany. Się sprzedaliśmy, że już nie robimy. Witam, z tej strony Maciej Staszewski. Zapraszam na 11 odcinek Ligi Wiatrów Ekstra. Dzień dobry, cześć i czołem. Tak to my, przystanek Ligi Wiatrów Ekstra, czyli najrzadziej słuchany podcast w historii podcastów. Z tego miejsca pozdrawiamy trenera Michała Górnego i jego podcast specjalny. Spróbujemy dzisiaj pobić rekord najmniejszej liczby odsłon all time. A pomogą mi stali bywalcy na przystanku, czyli Tomasz Gajewicz. Cześć Tomku. Cześć, cześć. Kuba Czajkowski, hej. Witam serdecznie. I Jakub Pędrakowski. Siema. Od ostatniego naszego przystanku minęło sporo czasu, bo bodajże półtora roku. Wtedy mieliśmy draft all time. Teraz postanowiliśmy zrobić mały reunion, ale może nie w takiej wersji tasiemcowej, jak to było ostatnio. Spróbujemy się zmieścić w 15-10 minutach. Mamy nadzieję, że to tak to wyjdzie. Jesteśmy po 14 sezonie Ligi Wiatrów, a dokładnie po jego części zasadniczej i postanowiliśmy sobie, że głównym tematem tego podcastu będzie przyznawanie nagród, nagród indywidualnych. Spróbujemy sobie je przewidzieć, jakoś uargumentować nasze typy i tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, może zaczniemy sobie od MVP. Pytanie podstawowe, czy MVP znajdują się w waszych drużynach, Tomku? No według mnie tutaj faktycznie ja bym obstawiał Kubę Święca. Jak półtora roku temu ostatnio nagrywaliśmy podcast, to też zawsze obstawiałem człowieka Monsunu. Tak wyszło przypadkiem, że podcast wrócił wraz z Monsunem mocnym, więc no myślę, że tutaj Kuba Święs zdecydowanie. Nie można zlekceważyć do końca na pewno Mateusza Woźniaka w walce o drugie MVP, ale tak pewnie jak Monsun ze Święsem jako liderem przeszedł przez ten sezon, to myślę, że to powinien być pewniak do tej nagrody. Kubo, a czy ty również uważasz, że MVP znajduje się w twoim zespole? No, to jest ciężkie pytanie, bo bardzo lubię Michała, ale myślę, że nasz czas nadejdzie w playoffach. Przynajmniej mam taką nadzieję. Które już niebawem. Które już niebawem. 4 marca przejął. Tak jest. Jasne, no słuchajcie, generalnie tak jak nagrywaliśmy, bodajże to był sezon 6, to wtedy każdy z nas miał zupełnie odmienne zdanie, na to pewny MVP tam się przewijał. Paweł Fitz, Adrian Leszczyński, również Krzysztof Szemieta, teraz wszyscy, bo również ja jestem za Kubą Święsem. Jakby nie patrzeć, chyba najważniejszym argumentem jest to, że jest to najlepszy zawodnik po prostu najlepszej drużyny, tak? Ja to zwykle bierze udział przy wyborze takiej nagrody. Ale runner-upem, tak? Do tej nagrody na pewno jest Mateusz Woźniak i Michał Stokowski. Aczkolwiek Maciej Cieślak na pewno, może nie w tym sezonie, ale za 2-3 będzie się liczył, myślę, że równie mocno, ponieważ Halny nie odstaje od czołówki, a Maciej Cieślak jest tam, no nie chcę powiedzieć najlepszym zawodnikiem, ale z Jankiem Kajkowskim rywalizują o to miano na pewno. No dobra, a takie jeszcze pytanie odnośnie MVP, które sobie zanotowałem wcześniej. Czy gdyby transfery w Lidze Wiatrów były możliwe, to jaka paczka musiałaby się złożyć, że tak powiem, w drugą stronę, żeby takiego MVP, czyli no Kubę Święsa, tak? No to Tomek, jesteś w Monsunie, musisz wytransferować Kubę Święsa. I do której drużyny i za jaką paczkę byś to zrobił? No nie wiem, czy ktokolwiek, i tutaj szczególnie Michał Górny i w ogóle ktokolwiek z Monsunu, za jakąkolwiek cenę oddałby Święsa, zwłaszcza przy naszych wynikach, przy atmosferze w drużynie, przy wszystkim. Jakbym już musiał koniecznie jakąś jedną drużynę, czy jednego zawodnika, ale myślę, że żeby w ogóle było o czym rozmawiać, to musiałoby to być co najmniej dwóch zawodników, którzy znajdują się tutaj tuż za jego plecami w drabince MVP Race, czyli Woźniak, Stokowski, Cieślak, no to wiadomo, z różnych drużyn, no to jeszcze ktoś musiałby być drugi, niewiele gorszy z tej drużyny dorzucony, żeby w ogóle rozmowa została podjęta, tak mi się wydaje. No. Czyli pików w drafcie nie bierzesz pod uwagę, tylko zawodnicy? Nie, żadnego tankowania, żadnych pików w drafcie, nic takiego. Ani żadnej kserokopiarki. Tak, już Monsun podobno, praktycznie można powiedzieć, tankował poprzedni sezon, nie do końca może tak to było, ale był rok posuchy, 3 sezony posuchy, to teraz myślę, że nikt nie myśli o żadnych pikach w drafcie. Okej, okay. Kuba, pytanie do ciebie. Może niekoniecznie Kuba Święs, ale gdybyś chciał zrobić jakiś transfer w Lidze Wiatrów, będąc u siebie oczywiście w Huraganie, to kogo byś chciał pozyskać i co ewentualnie za to zaoferować? Ja się długo zastanawiałem nad tym pytaniem, ale największą bolączką Huraganu od paru ładnych lat brak centra dobrego. Oczywiście jest Marcin Korpa, który jest niezłym centrem, ale brakuje takiej dominacji podkoszowej i chętnie byśmy pozyskali na przykład Michała Rdzysko, oddając w pakiecie, kurde, głupio mi mówić. Piki, no piki. W drafcie, najlepiej piki w drafcie. No. Wszystkie piki z następnego draftu za Rdzysko. Okej. Okay.
Zobaczymy, że ten Arkajka zgodzi się na taki deal. Dobra. Słuchajcie, Rookie of the Year. No to tutaj sprawa jest raczej jasna, aczkolwiek jak mówimy, tylko spekulujemy, tak? Wszystko w rękach głosowania trenerów. No ale jednak Bartłomiej Marciniak z Tajfunu wydaje się tu być no, jednogłośnym kandydatem na Rookie of the Year i myślę, że się ze mną zgodzicie. Tak samo raczej pewne jest to, że Tomek Wróblewski jest runner-upem tutaj do nagrody Rookie of the Year. Ale gdybyście mieli spojrzeć dalej właśnie na tą klasę rookie, czyli no głównie tak naprawdę zawodników Cyklonu i Tajfunu, to kto byłby tam dalej? Kuba. No Sebastian Warning jest chyba taką dobrą kandydaturą, bo całkiem nieźle bronił w tym sezonie i zdobywał punkty po wjazdach na kosz. Dysponuje też fajnym rzutem. Myślę, że bardzo młody i fajnie dla Cyklonu, że perspektywiczny zawodnik. Okej, okay, a Tomek, czy może zapytam dla pewności, czy na pewno dla ciebie zawodnik Tajfunu jest numerem 1, Sztormu numer 2 i kto byłby tą trójeczką? No wygląda na to i wszystko na to wskazuje, średnie double-double na mecz, że tutaj faktycznie obecność też w Zdrabince, MVP Race, Bartłomieja Marciniaka, no to tutaj wydaje się, że nie ma wątpliwości, że on zostanie debiutantem najlepszym wybrany, ale muszę powiedzieć, że gdyby Tomek Wróblewski utrzymał tempo takie, jakie narzucił pod koniec sezonu przez całe rozgrywki, no to ta nagroda nie byłaby aż tak przesądzona. Runner-upem na pewno jest, ale myślę, że trochę zabraknie. No a jako ten trzeci to też wydaje mi się, że Sebastian Waring, który w Cyklonie pokazał się z całkiem niezłej strony, zarówno w obronie, jak i w ataku. No, solidny wybór. Kuba, powiedz mi, ponieważ wiemy, że w naszej lidze możemy do ligi wracać, zmieniać zespół, takie osoby oczywiście nie biorą udziału w głosowaniu na Rookie of the Year, ale gdyby takie osoby jak właśnie Artur Saczuk, Marcin Korcz, Kacper Szymczak czy Karol Senator mogły brać udział jako osoby z draftu do Rookie of the Year, czy tam by zamieszały coś w czołówce? Ja myślę, że Artur Saczuk zasłużonym pierwszym pikiem i bardzo dobrą grę prezentował, wyciągnął, napędzał ofensywę Cyklonu w tym sezonie. I myślę, że mimo, że Cyklon przegrał tyle meczy, to Saczuk potrafił wyciągnąć końcówki, na przykład jak w meczu z Huraganem i był moim zdaniem zasłużonym pierwszym pikiem i na pewno by zamieszał. Tak samo Marcin Korcz w czołówce, bo wiele wnosi do obrony, jak i ataku przez swoją mądrość w grze. Okej, Tomek, to samo pytanie do ciebie. Czy Marcin Korcz jest wyżej niż Bartłomiej Marciniak w tym sezonie? Czy wyżej, ciężko powiedzieć. Na pewno mógłby zamieszać tutaj w ogólnej tej drabince kandydata na debiutantę roku. No, czy wyżej, no mówię, ciężko powiedzieć. Ze statystyk wynika, że Bartłomiej Marciniak jest raz, dwa, trzy, piąty w MVP Race, także no, także tego nie można lekceważyć, double-double średnio. No, natomiast jak wiemy, wpływ Marcina Korcza w obronie jest nie do wycenienia przez statystyki i energia, którą daje, także tutaj to już by zależało od głosów trenerów. Okej, okay, przejdźmy sobie do MIP-a. Tutaj jest, tak jak w opozycji do Rookie of the Year, mamy dużo naprawdę takich kandydatur, które mają szansę zdobyć ostatecznie na statuetkę. Ja może wymienię kilka. Andrzej Karłowski z Huraganu, Olo Lisewski z Halnego, Maciek Domański z Tajfunu, Jakub Zimny z Tornado, Jerzy Kępa z Cyklonu, Jakub Zakrzewski z Tsunami, Marcin Korpa z Huraganu. Także kogo byście widzieli tutaj na topie, Kuba? Ja troszeczkę pójdę za swoją drużyną, bo dla mnie Andrzej i Marcin to naprawdę mocne kandydatury do tej nagrody. Bardzo się rozwinęli, jeśli chodzi o poprzednie sezony. Andrzej w ogóle eksplodował ten talent, bo nawet w drafcie nie prezentował takich umiejętności, jak prezentuje teraz, a trzeba zauważyć, że on gra w koszykówkę od 2 lat, więc to jest coś niesamowitego. Myślę, że Jerzy Kępa też jest fajnym kandydatem na to miejsce, bo pokazuje, że mimo młodego stażu w Lidze Wiatrów dysponuje dobrym kozłem, dużo widzi na boisku i fajnie się rozwija. Także to są moje takie 3 typy do nagrody MIP. No twoje top 3. Tomek, a kto według ciebie? Może wyciągniesz kogoś jeszcze, nie wiem, z mocą na przykład? No ja muszę powiedzieć, że tutaj to wybór jest taki, że jestem sam ciekaw w wyniku głosowania, bo te jakieś naprawdę pojedyncze głosy i wręcz ustawienia w tym głosowaniu na trzecie miejsce, czy mogą zdecydować o tym, kto tę nagrodę zdobędzie. Ja niestety tutaj zajrzałem do tej podpowiedzi, co mi wysłałeś i aż mnie głowa zabolała od wyboru, bo myślałem, że mniej jest tych kandydatów. No ja tutaj taką trójkę wyłoniłem, przeglądając statystyki długo, zastanawiając się, odcinając wszystkich, którym choć trochę któraś statystyka się pogorszyła. No i został mi Andrzej Karłowski z Huraganu, Olo Lisewski z Halnego, Marcin Korpa z Huraganu oczywiście i Jakub Zimny z Tornada. Który z nich czterech tę nagrodę zdobędzie, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Nie podejmuję się dokładnego typowania.
Okej, to ja chciałbym jeszcze dodać propos Andrzeja, bo również jest to mój pierwszy kandydat tutaj na tą nagrodę. Drugi byłby Olo Lisewski, patrząc na jego wpływ gry w Halnym. Trzeci Maciek Domański, jako że w Tajfunie teraz jego rola znacznie się zwiększyła. Ale jeszcze wracając do Andrzeja, patrząc na to, jak właśnie się rozwija, tak, od kiedy zaczął grać w koszkówkę. Pamiętam, jak widz amerykański wrzucił mojej drużynie ponad 100 punktów, znaczy jego drużyna, oczywiście Kalifornia, i fajnie widać to, jak on na początku Ligi Amerykańskiej stawał się z takiego zawodnika średniego bardzo dobrym, a teraz jakby spadł, no bo stopień wyżej oczywiście, tak, wyższa klasa rozgrywkowa Ligi Wiatrów, ale jakby spadł stopień niżej, ale znowu wchodzi o dwa wyżej, tak, czyli ten progres jest widać, chociażby w rzucie za trzy, tak, czy w samej decyzyjności w ogóle w ataku, więc jak ja bym miał stawiać moje 4 punkty, to bym je postawił właśnie na Andrzeja. Okej, okay. Przejdźmy sobie do All Teamów, czyli najlepszej pierwszej i drugiej piątki sezonu. Wymieńmy nasze piątki i zobaczymy, czym one się od siebie różnią. Dobra, moja pierwsza piątka jest taka. Maciej Cieślak, Halny. Michał Stokowski, Huragan. Jakub Święc, Monsun. Maciek Domański, Tajfun. I Mateusz Woźniak, Tsunami. Tomek, jak to się konfrontuje z twoimi pikami? No to tak, no ja oczywiście zacznę tę piątkę od Święca. A czy u mnie losowa kolejność była losowa, tak po prostu? No nie, no tak, no wiadomo. No ja jak MVP, no to od niego trzeba zacząć rozpisywanie. Na pewno Mateusz Woźniak. No dalej co? Myślę, że Michał Stokowski także jak najbardziej. Maciek Cieślak jak najbardziej. I tutaj to piąte miejsce, ponieważ czterech wysokich, choć wszechstronnie uzdolnionych, to na przykład dałbym Bruna Jaworskiego albo Jerzego Kempę, żeby był jakiś rozgrywający tam. Bo tak bym jakoś widział tę pierwszą piątkę. Jasne. Kuba, to samo do ciebie. Czy tam są duże różnice? Nie, chyba nie aż takie. Ja też mam wypisanego Święca, Janka Kagowskiego, Michała Stokowskiego, Woźniaka oraz Szymona Petruczynika, więc ten piąty gracz jest tutaj takim jakby uzupełnieniem i subiektywną kwestią, ale te trzy, cztery pierwsi zawodnicy to jednak myślę, że pewne typy. Od razu zostajmy, Kuba, przy tobie. Jak widzisz drugą piątkę tego sezonu? Ogonowski, Cieślak, Saczuk, Kitliński i ktoś dla balansu, czyli Andrzej Karłowski. O proszę, czyli gość ze swojego zespołu, również się tutaj znalazł. No dobra, Tomek, a jak to u ciebie wygląda? No ja bym tak, znowu tutaj z Monsunu wrzucił Patryka Baranowskiego jako zdecydowane wsparcie dla Święca i myślę, że i w drugiej drużynie ktoś z Monsunu powinien zostać doceniony. Myślę, że Michał Rzysko, tutaj na razie idę tropem wrzucania drugich najlepszych zawodników i partnerów, runner-upów do MVP. Co by tutaj dalej? Myślę, że Mikołaj Ogonowski na pewno, jeśli nie w pierwszej, to w drugiej Szymon Petruczynik na pewno. I tutaj myślę, że ktoś jeszcze, na przykład Kuba Zimny albo Olo Lisewski, któryś z tych panów, który wygra bądź nie wygra MIP. No to powiem wam, że w zasadzie u mnie jest, znaczy no oczywiście nie tak samo, ale bardzo podobnie. Na pewno Jerzy Kempa byś tam znalazł jako zawodnik z Cyklonu, moim zdaniem najlepszy zawodnik Cyklonu w tym sezonie. Znalazł się tam również Bruno Jaworski, który chyba u Tomka był, tak, w pierwszej piątce? No tak wymieniałem luźno. Jak no, nie w pierwszej, to w drugiej na pewno. No tutaj płynny ten piąty, szósty zawodnik, to ciężko ocenić. Tak samo ja tutaj mam płynnie wymienione, tak? Maćka Cieślaka mówiłem w pierwszej piątce, Janka Kajkowskiego w drugiej. Patryk Baranowski tak samo tym samym tropem uzupełnia drugą piątkę, jako że to drugi najlepszy gracz Monsunu, przynajmniej statystycznie. No i szczerze powiedziawszy, postawiłbym tutaj znak podziału pomiędzy Mikołajem Ogonowskim a Adamem Jankowskim, ponieważ obaj mieli bardzo duży wpływ na grę Sztormu w tym sezonie. I szczerze powiedziawszy, na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, komu bym dał to ostatni punkcik. No po prostu zostawiam tutaj znak zapytania. Ktoś ze Sztormu, Ogonowski albo Jankowski, moim zdaniem to powinni być. Dobra, i przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, którą sobie wytypujemy, czyli do All Liga Wiatrów Defensive Teams. Kuba, kto u ciebie jest najlepszym obrońcą, najlepszymi obrońcami? No tak, zaczynając od obwodu, to wybrałem trzech zawodników niskich, czyli Szpaka, Korcza oraz Daniela Przyszyckiego. A pod koszem mam Michała Stokowskiego oraz Woźniaka. Myślę, że taka piątka zatrzymałaby niejedną drużynę. Jasne. Tomasz? No ja piątkę obrońców oczywiście zacznę od Marcina Korcza, od którego zaczyna się wybieranie piątek obrońców. On wybierany był do piątek obrońców nawet kiedy nie grał w Lidze Wiatrów zapewne, w niektórych kwestionariuszach trenerów. Więc tak, Marcin Korcz, myślę, że Filip Nowociński z Monsunu, którego obrona na obwodzie jest może czasem niezauważana przez inne drużyny, ale w Monsunie jak najbardziej doceniana. Jest to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy obrońca na obwodzie u nas, a co za tym idzie w najlepszej drużynie sezonu zasadniczego. Patryk Baranowski, który jest najbliżej Czerniaka od
wielu lat i jedyny zawodnik, który w najbliższym czasie jest w stanie być może połasić się na jego rekord bloków. Co dalej? No dalej myślę, że Michał Stokowski, który jest równie dobrym obrońcą zarówno na obwodzie, jak i pod koszem. I powiedzmy dla uzupełnienia wzrostu dałbym Maćka Cieślaka, który pomoże i na zbiórkach, i przy blokach. Bardzo dobry zawodnik w obronie. No okej, okay. A moja drużyna jest trochę zmiksowaniem tego, co mówiliście. Oczywiście dałem punkt Marcinowi Koczowi. No i tak, Michał Stokowski, to chyba zgadza się u nas wszystkich trzech, że powinieneś tutaj znaleźć jako chyba najbardziej wszechstronny obrońca. Patryk Baranowski, zgadzam się z tym wyborem. I też dałem punkcik Filipowi Nowocińskiemu, ponieważ jest to trochę niedoceniany obrońca mimo wszystko. Nie wszyscy to widzą, nie widać tego w statystykach czasami, a jednak robi naprawdę niezłą robotę. I tutaj postawiłbym również znak podziału pomiędzy Marcinem Korpą a Mateuszem Woźniakiem. Cyfry mówią, że Mateusz Woźniak, tak jako że jest to lider tego sezonu w blokach, ale ja nie byłbym do końca taki przekonany, czy tam pojedynki z Marcinem Korpą są aż takie jednostronne, więc tak samo tutaj bym zostawił sobie jeszcze ten znak zapytania. Okej, więc dochodzimy sobie do chyba ostatniego już tematu. Akcja sezonu zasadniczego. Być może uda się ją wkleić jakoś teraz wam w tło, żebyście nie oglądali tylko tego nudnej grafiki przystanku, tylko żeby coś tam się w tle działo. Kuba, jaka jest twoja najlepsza, według ciebie najlepsza akcja tego sezonu? No to chyba paczka Tomka Wybulskiego na Szymonie Petrucciniku. Zrobiło niesamowite wrażenie i to moim zdaniem jest murowany faworyt do wygrania tej nagrody. Okej, okay, Tomek, czy to jest to samo? No tak, ja powiem tak. Pierwsza moja myśl o akcji sezonu to była paczka Patryka Baranowskiego po przechwycie w meczu z Huraganem, no ale potem wydarzyły się dwie też niecodzienne bardziej nawet dla Ligi Wiatrów zagrania. Jedna to jest akcja 3+1 nieomal na dogrywkę Artura Staczuka, no ale paczka Tomka Wróblewskiego nad Szymonem to było coś dawno niewidzianego w Lidze Wiatrów, taki wsad i tutaj no, bez dwóch zdań akcja sezonu. Dobra, słuchajcie, dzięki chłopaki, że byliście ze mną, że mogliśmy nagrać sobie kolejny podcast, 11 już zresztą, po półtora roku przerwy, jak wcześniej mówiłem. Także dawajcie łapki w górę, tak, bo każda łapka to kolejna minuta po następnego podcastu więcej. No zobaczymy, może nam się uda spotkać następnym razem, kto wie. Więc dziękujemy wam serdecznie, dziękuję wam Tomek Gajewicz. Dzięki wielkie. Dziękuję wam Kuba Czajkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam Jakub Pędrakowski. Ekstra. I ja Rafał Erkiewicz. Na razie, trzymajcie się. Więc chyba w miarę spełniliśmy założenie? No musisz ocenzurować to, że mówiłeś, że w 10-15 minutach i zmienić na 15-20 i wtedy będzie git. Także rozłożyliśmy jeszcze podcast dalej. Albo zostawić moją wypowiedź na końcu.